dzień dobry. Słuchajcie, za miesiąc nasza komunia, a dzisiaj to my się wybieramy na komunię. Lelo, proszę, pokaż fryzurę. Jak ty się nazywasz? Piorun. Piorun ty się nazywasz. Ale ja będę zielony, a mama mi proszę, że ja robię ostatni coś. Okej. Także my, jest godzina 8, nie no, już jest 9 chyba i wybieramy się na komunię. Zobaczymy, jak wygląda to w wersji niemieckiej, a za miesiąc będziemy mieć polską wersję. Viva! Viva! Jedziemy, jedziemy, tutaj! Zaraz tutaj pójdzie. A widziałeś, jakim autokarem pojadą? Lelo. To zaraz ona tu przyjdzie. Tinder Joy, Harry Potter. Jak to wszystko tu mama? Każdy wystarczy już po dwa, Kasi. Jeszcze nie otwieramy. Mamo, ty teraz chodzisz. Możesz to otworzyć. Możemy teraz? Aha, i tu jest chyba ten kot. Się boję. Ja. Harry'ego Pottera, ale ja. Nie złotego. Jakbym miała złoty, to... Złoty jest... Mamo, stop, stop! Zuzana, nic nie widać. Za pierwszym razem ma złoty! Najtrudniej nam było zdobyć Hedwigę. No. Bo to pióry, jak ty teraz poszła sama, to wtedy... A to nie wywali czego, to ja weźmę. Tutaj to wyrzuć. Czekaj, bo coś mi się nie... Okej. Okay. Mama, patrz. A tu ma być ta Hermiona. Patrzcie! To co ty chcesz, martwoja znak najgorszego. Ja... Za to znak. Najprzystojniejszego. Mama, to... Ej, gdzie jest mój ten, mama? Dostałam taki Harry Potter złoty. W ogóle nie widać. Dzień dobry, kochani. Słuchajcie, wyszła taka bardzo spontaniczna akcja. Mianowicie wpadłam wczoraj na pomysł, żeby się przejść do Action. Także to też właśnie czynię w tym momencie. Zabieram was oczywiście ze sobą, bo co prawda nie mam jakiegoś takiego planu, żeby cokolwiek kupić. Natomiast... w zeszłym roku, czy dwa lata temu, bodajże była na stronie Reserved kolekcja z Bolesławcem, czyli z tym od porcelany. I w tym momencie, jak weszłam wtedy na tą stronę, to pamiętam, że urzekły mnie szklaneczki, nie z tej kolekcji, ale jakby przy okazji tego właśnie weszłam na tą stronę, to urzekły mnie szklaneczki, które były z białego szkła połączone ze szkłem kolorowym. Natomiast ich cena była dosyć mocno zaporowa. Później próbowałam je upolować na przecenie, ale nic z tego nie wyszło finalnie. Więc, jak się okazało dwa dni temu, zobaczyłam, że dziewczyny zaczynają rzucać takie bardzo, bardzo podobne szklaneczki z Action, to stwierdziłam, że muszę się przejść, chociaż je zobaczyć w realu, czy są warte chyba nie za dużych pieniędzy, bo wydaje mi się, że chyba 6 zł kosztują, czyli powiedzmy, no nie jest źle. Także idziemy przejść, zobaczyć, czy faktycznie są. Jak one wyglądają w rzeczywistości, no i czy może coś innego, fajnego, nowego w Action jest. Lampy już są od jakiegoś czasu, natomiast też mamy taką mini opcję LED-ową na baterię. Bardzo fajnie to wygląda, takie mini grzybki. Tutaj mamy na biżuterię coś takiego. Tam z tyłu jeszcze takie. Tu mamy zamykane, bambusowe.
i wiralowe półeczki, które ja też mam u siebie w domu w trzech kolorach. Ładne, eleganckie dyfuzory. Z tego co wiem, to pachną średnio, natomiast wyglądają bardzo, bardzo ładnie. No to jest w naprawdę fajnej cenie. Bardzo dobra opcja, ponieważ mamy i tacę, i stoliczek. Na dziale z kosmetykami mamy polską firmę. Czy przyjechałam specjalnie do innego Action, ażeby je zobaczyć na żywo? Być może, że mamy za 99 centów takie szklaneczki, bardzo ładne. Czy kupiłam szklanki? Kupiłam. Oprócz tego kupiłam jeszcze makarony do pływania, natomiast one nie będą do pływania, ale to dowiecie się już za jakiś czas, bo wymyśliłam coś mądrzejszego niż wymyślałam wcześniej, czyli jest progres. Ale jak już dojadę na spokojnie do domku, to Wam pokażę, na co się w końcu zdecydowałam z tego Action, bo poza szklaneczkami oczywiście kupiłam też kilka innych pierdół, ale ogólnie nie było ani tego lustra, które chciałam Wam też pokazać, składające się z takich trzech elementów zamykanych. I nie było też dwóch jeszcze rzeczy, które widziałam, że gdzieś tam właśnie wrzucały Niemki i pokazywały jako zdobycze z Action, ale u nas nie było w dwóch, także... No, mam jeszcze jeden, ale no już dzisiaj na pewno tam nie pojadę. Dobra, słuchajcie, w ekstra szybkim tempie, bo już jest 19, pokazuję, co dzisiaj kupiłam w dwóch Actionach. To zaraz Ci pokażę. Pierwszą rzeczą jest ta lampa grzybek. No i jest po prostu przesłodka. Mama, gdzie to? Tutaj. Połóż ją tam ładnie na stół. Tak, ale połóż ją na stół. Połóż. Dziękuję. Dajcie ci zobaczyć, co tu ty tęci popatrzyły dla mojej mamy. Łapka. Dobra. Oczywiście musiałam się już zaopatrzyć. Niestety. Kupiłam też te makarony do wody. I ja na razie jeszcze nie będę pokazywać, co ja z nich będę robić. Natomiast no, musiałam ich zakupić dosyć sporo. Chociaż nie aż tak dużo, jak coś, czego miałam kupić na to samo, do czego będę tego używać. Oczywiście nie ma wyjścia do Action bez zakupu jakichś takich pierdół elektronicznych, także mamy pisak do telefonu i jakieś dwa kable do ładowania. No i tak, moi drodzy, zdobyłam te szklaneczki. Co prawda one nie są identyczne jak tamte, natomiast są bardzo, bardzo ładne, naprawdę. Mamy tutaj takie zwykłe białe szkło i wybrałam sobie dwie sztuki z różowym uszkiem i dwie sztuki z uszkiem zielonym i były jeszcze oczywiście z uszkami niebieskimi i takim bardziej czarnym, przynajmniej tak to wyglądało w tym świetle sklepowym, także no ja wzięłam cztery sztuki i jak widzicie, no można powiedzieć, że i tak w Polsce jest to dużo drożej, bo wychodziło właśnie około 6 zł, a tutaj wychodziło no niecałe euro. No i jak byłam w Action, to oczywiście musiałam wziąć M&M'sy o smaku solonego karmelu, bo u nas jest je ciężko dostać właśnie gdzieś poza Action, także jeszcze takie coś na osłodę. Zobaczymy za chwileczkę, jak będzie już troszeczkę ciemniej, jak to będzie wyglądać, natomiast no jest mega urocza. I myślę, że te światło też nie będzie jakieś bardzo rażące, w ogóle nie będzie bardzo mocne, ale właśnie takie wieczorem, czy gdzieś jako po prostu taki punkcik tylko dodatkowy, to będzie naprawdę bardzo, bardzo ładnie wyglądać. Także kochani, to by było na tyle z tego szybkiego przeglądu, takiego nieplanowanego. Ja się cieszę, że te
szklaneczki udało mi się dostać. Naprawdę są mega, mega urocze. Tak jak powiedziałam, nie było też tego lustra, które mam chciałam pokazać, właśnie składające się z takich trzech elementów, które można złożyć, ale można też ładnie postawić. I była jeszcze jedna rzecz, taki mini mebel, właśnie takie krzesełko, które też chciałam zobaczyć, ale go nie było ani w tym moim tutaj blisko, ani w tym drugim większym. Co mam z tym zrobić? Co mam z tym zrobić? Ja zrobię im tylko to pokazać. Chciałaś pokazać taki piórnik? A wiesz, że to jest piórnik? Jak ty byłeś taki naprawdę mini, mini baby, taki miałeś, nie wiem, może chyba nawet jeszcze się nie urodziłeś, to mama ci kupiła właśnie... Albo wtedy ja mam 1 rok. Nie, nawet nie miałeś 1 rok, bo byłeś taki naprawdę malusieńki. Byłeś chyba jeszcze zanim się urodziłeś, to ja zrobiłam takie zamówienie, że kupiłam czap, albo jak już byłeś malutki... Może miałeś, nie wiem, parę dni. To mama kupiła ci taką czapkę czarną, taką właśnie zwykłą i tą malutką z daszkiem z tej samej firmy i właśnie to dostaliśmy w gratisie. I widzisz? Mama ci go zostawiła, ten piórnik, i będziesz go mieć do szkoły. Okej. Okay. Wiesz, która czapka? Dla? No ona jest tam w szafce. Ona też jest właśnie, pisze na niej takie coś. Chyba, że masz ją schowaną w pamiątkach, bo teraz nie wiem. Taka malusieńka, ona jest granatowa. Ale po co gdzie? Ona jest, bo ja nie wiem. Dobrze, już idę ci pokazać. Także kochani, ja się z wami żegnam i widzimy się oczywiście za tydzień w piątek. Buziaki, pa!